Cześć, mam nadzieję, że subskrybowaliście nasz kanał. Dzisiaj sobie pogadamy o kolejnej rzeczy, która ułatwi nam życie, mianowicie jak się zapakować na wykopki. Często jest to pytanie retoryczne, dlatego że wyjeżdżając zabieramy sobie wykrywacz z bagażnika, zabieramy jakąś torebkę, łopatę i po temacie, nie ma co pakować, jest to czcze gadanie. Niekoniecznie. Jeśli idziemy gdzieś w teren, gdzie jest naprawdę ciężko i trzeba dojść i przejść jakiś kawałek, wiemy, że będziemy musieli przejść kilometr, dwa czy trzy, zabrać ze sobą sprzęt, zabrać jakiś prowiant, jakieś ubranie na zmianie, bo pogoda będzie się zmieniała. Potrzebne jest odpowiednie narzędzie, odpowiedni plecak czy torba, który ułatwi nam zadanie. Wszystko to jest kwestia kosztów i jakiejś ergonomii, natomiast też zależy od kształtu i wielkości wykrywacza i na ile części on się rozkłada. I tu zaczynają się schody. Można kupić produkt gotowy, firma Minelab czy Garrett produkuje plecaki. Ja zaraz pokażę, jak taki plecak wygląda, ale uprzedzę od razu, nie są to rozwiązania idealne. Przykładowo, mamy tutaj plecak Garretta, który jest za 200 zł do dostania. Niestety nie kupujcie tego plecaka absolutnie, dlatego że ten plecak ma mega kiepskiej jakości suwaki, które się rozkładają przy pierwszym użyciu. Mimo że pierwsza kieszeń jest świetnie zrobiona, że w środku są jakieś tam małe kieszonki na akcesoria i można sobie włożyć słuchawki czy jakieś inne rzeczy, to jest to wszystko tragicznie po chińsku uszyte. Jak widać, plecak po 5 użyciach wygląda tak. Nie był specjalnie przeładowany i to jest najśmieszniejsze. To jest druga komora, on jest wodoodporny, proszę bardzo. To jest druga komora tego plecaka i trzecia komora. Wszędzie są paski, można sobie niby troczyć do tego plecaka też łopatę czy wykrywacz nawet na zewnątrz i on wisi. U góry są takie mocowania, ale jest to wszystko dramatycznie wykonane. Dramatycznie wiotkie, kiepskie, za cenę 200 czy 300 zł. Jest jakaś tam siatka na butelkę oczywiście w tym miejscu. Ten plecak jest żartem, po prostu. Jego miejsce jest w śmietniku, mimo takich bajerów jak mocowania na łopatę czy namocowania na wykrywacz czy dodatkowe akcesoria, jest to śmieć. Nie ma o co gadać, zupełnie to nie wchodzi w grę. Nie jest to rozwiązanie praktyczne. Można powiedzieć, że dobrym rozwiązaniem jest torba na wykrywacz. Tu mamy torbę firmy Minelab. Torba jest dość dobrze zrobiona, oczywiście suwak, jak widać, też jest naprawiony, był chiński przy pierwszym otwieraniu, urwał się na dzień dobry. W środku ta torba, tu posiada, w ogóle, posiada boczną kieszeń, to jest ważne przy zakupie torby na wykrywacz, żebyście posiadali boczną kieszeń, że można sobie włożyć jakąś cewkę czy baterię, czy jakieś tam donoszenia, dodatkowe zaczepienie. Natomiast torba jest w środku, to jest ważne, żeby była dobrze wytapicerowana i miała mocowania na wykrywacz, żeby się ten wykrywacz nie obijał w środku. Natomiast torba nie za bardzo nadaje się na wykopki, no bo raz, że trzeba byłoby ją nieść w ten sposób. Dwa, że mamy pas, który przerzucamy sobie przez ramię, też jest to niewygodne, ta torba się przesuwa. Później, jeśli wyjmiemy wykrywacz, ta torba będzie nam latała po plecach. Także to jest też kolejne niefortunne rozwiązanie. To jest dobre gdzieś tam na wakacje, do przewiezienia w samochodzie, żeby ten wykrywacz nie rzucał się w oczy. Tak samo odpada. To jest bez sensu. Ktoś powie, mówi, dobrze, posłuchaj, można w sklepie wędkarskim kupić świetną torbę, która będzie dobrym rozwiązaniem. To są też kiepskie torby, kiepsko jakościowo uszyte i często też mają jedno mocowanie, jedno ramię, które przekładamy, ta torba się po prostu później przesuwa. Gdzieś tam na ostatnim filmiku o bitwie raszyńskiej widać, jak Marian kopie i ma taką torbę właśnie na plecach. Ona się przesuwa, cały czas utrudnia mu zadanie, opada mu po prostu. Są torby i plecaki na broń, to jest ciekawy temat. Niestety też mają pojedyncze to mocowanie, pojedyncze ramionczko i no, pojedynczy pas mocujący i to jest kiepskie rozwiązanie. No i po drugie, taka profesjonalna torba na broń i plecak na broń to zaczyna się od 1100 zł, także to jest cena abstrakcyjna, jak mamy wykrywać za 300, za 400 zł, to jest to w ogóle dla nas nieosiągalne. Są jeszcze plecaki na broń, teraz Wam pokażę, jak taki plecak wygląda, to jest plecak snajperski. Ten plecak jest oczywiście też niezbyt dobrze wykonane, ale myślę, że ileś sezonów nam poćwiczy, wystarczy nam na ileś sezonów. Fajną rzeczą jest to, że jest system mole, czyli są te szlufki przeszycia wszędzie założone i można sobie jakiś pinpointer bezpośrednio na tym pasku biodrowym przyczepić. Można sobie doczepić jakąś torebkę dodatkową na telefon czy na jakieś inne znajdki. Można załadować taki plecak. Plecak jest tyle fajny, że ma rozkładaną komorę od spodu, więc długi wykrywacz nam ze stelażem tutaj bez problemu wejdzie i tak samo w górnej części jest otwierany, jest podzielony na
na komorę nośną, która sięga aż do samego dna i ma około 90 cm i możemy sobie w ten sposób go na mocnych rzepach przedłużyć. Czyli w ten sposób dostajemy naprawdę długi plecak. Ten plecak kosztuje 150 zł, więc jest to mega rozwiązanie. Ma dużą przednią kieszeń, w miarę sensowne zamki, które powinny no, trochę dłużej starczyć. Też tutaj można ładnie w ten plecak sobie naładować jakieś ubranie, bo to jest przednia komora. Tu jest też górna komora, komory boczne. Myślę, że 150 zł to jest dobre rozwiązanie do zakupu do transportu wykrywacza. Można zabrać sobie wodę, można sobie zabrać prowiant. Plecak jest wodoodporny, to jest jakaś tam kordura. Nie pamiętam jaka, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. No jest to już jakiś pomysł. Niestety też ma pewną wadę. W przypadku Garretta T-Pro, czy wszystkich wykrywaczy, które mają wąską elektronikę, to one po rozłożeniu sztycy spokojnie tutaj wejdą. Ja zaraz Wam pokażę, jak wchodzi do tego na przykład Minilab GoFind, ale no, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast w przypadku CTX-a, czy wykrywaczy, które mają jednak na odstawiony wyświetlacz na pewną odległość, ten plecak już jest za wąski. I tutaj jakby nie podam Wam gotowego rozwiązania. Trzeba byłoby to przeszywać czy kombinować. Jeszcze wadą tego plecaka jest to, że przeszyte są do niego niestety pasy nośne w systemie MOLE i one są kiepskie, no bo po prostu no, myślę, że to na bardzo długo nie starczy. To jest 150 zł, wiecie, no. A plecak jest fajny, bo po prostu można go kompaktowo używać. Ma 60 litrów pojemności. Także to jest też jakaś podpowiedź, jak ktoś dziś jedzie na dłużej w teren. Można zapakować cewki, można zapakować pinpointer, wszystkie rzeczy, jakieś ubrania, jakiś prowiant. Jest to rozwiązanie. On dość pusty, jest dość ciężki. Myślę, że ponad kilogram waży. Z półtora bez problemu. Jest to kwestia do zastanowienia. Ja zaraz pokażę i spróbuję zapakować do niego GoFinda i zobaczymy, jak on się zmieści. Oczywiście wiecie, że to jest łatwizna, bo GoFind jest najbardziej kompaktowym, najbardziej składającym się wykrywaczem, ale spróbujemy go sobie włożyć częściowo rozłożonego, żeby utrudnić zadanie. No jak widzimy, GoFind wchodzi tutaj świetnie. Idealnie się wszystko zamyka i chowa. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie trzeba tak naprawdę nic więcej. Mamy przed nią całą komorę, możemy się zapakować, no to jest jakby, można powiedzieć, że to jest idealny wykrywacz jakby stworzony do tego plecaka. Ale teraz utrudnimy sobie zadanie, rozłożymy go kawałek, tak jakby to był standardowy wykrywacz. I zobaczymy, czy w takiej wersji, powiedzmy, no myślę, że to już będzie około metra, może być za dużo, zobaczymy, czy w takiej wersji on się nam zmieści. Czyli rozłożymy sobie w plecaku dolną część. Wystaje, ale widzę, że też bez problemu jesteśmy w stanie go sobie no i mamy taki pakuneczek, także gdzieś to w jakiś sposób działa. Oczywiście wiadomo, że wadą takich plecaków jest to, że niestety nie za bardzo można się wtedy z takim plecakiem schylać, kucać. Wiadomo, że trzeba po prostu wyładować, wykrywać. Ale jest to jakieś rozwiązanie, jak widzicie, fajnie to wygląda. W następnych odcinkach pogadamy sobie o dodatkowo sprzęcie plecakowym, torebkowym, taki, który bierzemy na pas, czy do poszukiwania na plaży, czy do poszukiwania w terenie, on się nam powinien bardzo przydać. Pogadamy sobie trochę o takich rzeczach, no i następne odcinki zrealizujemy już pod koniec września, po powrocie. I pogadamy sobie trochę o poszukiwaniach na plaży i jak się przygotować, jaki sprzęt kupić, czego używać, na co zwrócić uwagę. Czekam na Wasze opinie. Chciałbym, żebyście subskrybowali ten kanał i piszcie, co chcielibyście zobaczyć. Pozdrawiam.